Witam. Kolejny dzień. Znaczy u mnie to jest parę minut po tym nagraniu, które zrobiłem wczoraj, także to jest, tak to się dzieje. Seryjne nagrywania. Napisy włączyliście? Pamiętajcie, że włączcie napisy na dole, bo to powoduje, że możecie śledzić to, co mówię, te zdania możecie je zobaczyć. To jest ważne, żeby podczas nauki było i to, co słyszę, i to, co widzę. Zdanie dla Was na dzisiaj brzmi: ja Cię o to nie prosiłem. Ja Cię o to nie prosiłem. Zastanawiam się, czy można to w jakiś sposób inaczej po polsku wyrazić. Ja o to Cię nie prosiłem. Może być tak. Ja o to Cię nie prosiłem. Summa summarum, to jest cały czas to samo zdanie niemieckie. Jakie? Ich habe dich, puste miejsce, nicht, puste miejsce. Ich habe dich, puste miejsce. Dobra, wersja pierwsza. Ich habe dich darüber nicht gebeten. Ich habe dich darüber nicht gebeten. Pierwsza. Druga. Ich habe dich darum nicht gebeten. Trzecia. Ich habe dich darüber nicht gebeten. I czwarta. Ich habe dich darum nicht geboten. Summa summarum, macie dwa warianty czasownikowe, albo gebeten, albo geboten. A jeżeli chodzi o przyjmek, to albo darüber, albo darum. Co wybieracie? Właściwą wersją jest: ja Cię jeszcze o to nie prosiłem. Ich habe dich darum noch nicht gebeten. Gebeten. Czasownik bitten znacie. Bitte, proszę. Ich bitte dich, proszę Cię. Ma czas przeszły gebeten. To jest czasownik nieregularny. Nie żaden inny, tylko właśnie gebeten. Geboten, które użyłem jako wariant, to jest czas przeszły od bitten, od oferować, proponować to coś. Czym się różnią? Muszę o tym powiedzieć. Bitten macie w wymowie Y. Bitten. Byt. Walczyć o byt. Bitten. Skojarzcie z taką wymowę. Natomiast bitten, tam jest I. Bitten. Beat. Tak jak zapodaj beat DJ-u. Bitten. Tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny vlog. Hej.